Witam szanownych Państwa, 351 filmik o gitarach, filmiki o gitarach, gitarowa mgła, fog, to jest odcinkowy polski vlog gitarowy na temat efektów, przetworników, gitar elektrycznych, historii gitar elektrycznych i tak dalej. Przejrzyjcie sobie, będziecie wiedzieć, o co chodzi, dla tych wszystkich, którzy są tutaj pierwszy raz. Filmiki o gitarach współpracują z firmą Joyo z Chin. Już od ponad roku testujemy sobie efekty firmy Joyo. Mamy tą możliwość, że możemy je połączyć w pedalboardy, w konfigurację, testować na nich sobie gitary i różne tam takie rzeczy. Znacie już około 17 tych efektów. Będzie ich więcej i dzisiaj mamy nowy efekt. Bullet Metal, czyli efekt totalnie do metalu, efekt w ogóle zajebisty. Jak wiecie, seria Iron Man to są takie efekciki, które są naprawdę bardzo bardzo malutkie. Mamy taką tutaj instrukcję ze wszystkimi potrzebnymi nam rzeczami. O, tutaj jest takie ładne, taka gąbeczka. Wyjmujemy sobie malusieńki nasz efekcik. Wiecie, jakie one są małe w porównaniu do na przykład takiego efektu, jakim jest Marshall Shredmaster. Widzimy, tutaj mamy jakiegoś Shredmastera. Powinien jakiś Shredmaster być. O, proszę bardzo. Mamy taki Marshall Shredmaster Przester z lat 90. Bardzo dobry. I tutaj sobie mamy takiego małego Joyo. Tych Joyo można ułożyć na małym pedalboardzie nawet 6, więc to jest ich zaletą w stosunku do wszystkich efektów o tego typu, czyli tych wszystkich takich wielkoludowych. To nawet od tych takich zwykłych efektów te efekty są, o, proszę bardzo, dużo, dużo, dużo mniejsze. Nawet jeśli sobie weźmiemy stare Joyo, które jest mniej więcej tak wielkości MXR-a, to one też są, o, proszę bardzo, właściwie to można zrobić trzy efekty z takiego jednego. Zajebiście, że to wszystko poszło w tym kierunku. Zajebiście, że to wszystko się tak rozwija, że można w tak małej kostce upchnąć tak dobre brzmienia, bo jak wiecie, każda z tych kostek ma swój charakter, którą słyszeliście z serii Iron Man i te wcześniejsze również, i naprawdę grają normalnie. No, powiedziałem, że efekty Joyo grają zawodowo, za swoje pieniądze po prostu kopią jakością i naprawdę no, rozwinęła się technika w ten sposób, że już można to zrobić za niewielkie pieniądze, można naprawdę zrobić dobry produkt, i tak mamy właśnie tutaj firma Joyo właśnie w ten sposób to rozwiązała, więc jest to naprawdę bardzo filmikowe, jest to naprawdę bardzo, bardzo na propsie u mnie, tak samo jak Yamahy, które też zawsze jakość, cena, stosunek jest zajebisty, tak samo tutaj jakość, cena, po prostu jest stosunek rewelacyjny, nie ma co przepłacać za jakieś bossy, za jakieś digitechy, czy w ogóle już za jakieś nie wiadomo co, klony czegokolwiek i tak dalej, bo to wszystko lipa. Kupcie sobie Joyo, bo naprawdę jest dobrze, jest fabryka, która produkuje efekty na masową skalę, mają kontrolę jakości. Jestem w całkowitym kontakcie z dwoma przedstawicielami tej firmy od jakiegoś roku i naprawdę wiem o tym, że te produkty są niezłe, że mają dobre doświadczenie i że warto w nie się pobawić. Poza tym po prostu brzmią, co słyszeliście, i czego już nie oszukam nikogo i nikomu nie wmówię, że coś gra lub nie gra, bo to się Wam podoba lub nie. Jeśli chodzi tutaj o naszego Bullet Metala, widzicie, jest on taki jak trochę jak kula, tak? Czyli Bullet Metal. Mamy tutaj cztery gałeczki. Efekt jest o tyle ciekawy, że ma gałeczkę gate, czyli efekt ma wbudowaną bramkę szumów, o której za chwileczkę opowiem. Tak? Będzie oczywiście test naszej brameczki szumów tutaj, tej większej. Miejmy nadzieję, że znajdzie się również brameczka szumów Gate of Khan na naszym kanale z tej znowu mniejszej serii. Natomiast tutaj jest ta brameczka, taka Gate of Khan, jakby wbudowana w ten właśnie efekt. Standardowo oczywiście mamy trzy gałeczki odpowiadające za regulację barwy, głośności i nasycenia tego efektu, czyli mamy gain,
który nawet tutaj już maleciutki gejnik nie jest tak bardzo zmetalizowany od zera, czyli możemy się pobawić lżejszymi gejnami, co sobie usłyszycie. I tutaj każde to podkręcenie o jakiś tam kawałeczek coś tutaj naprawdę, naprawdę konkretnie zmienia. Dużo tego gejnu się robi już od mniej więcej odtąd już naprawdę tego gejnu jest sporo. Bardzo fajny efekt się odzywa. Od mniej więcej dotąd to naprawdę już takie moje ulubione nasycenia. Ja za dużo gainu nie kręcę i też wam raczej to radzę. Ekwalizacja, podobnie jak w innych efektach, no wiadomo, no troszeczkę jak podkręcimy górki, to się zrobi głośniej, trzeba troszeczkę ściszyć, więc tutaj dobierałem to wszystko. Nie przekraczałbym tutaj raczej bariery godziny 12. Godzina 12 to już naprawdę na gałce ton dosyć konkretne nasycenie taką górnym pasmem, którego ja akurat unikam w gitarze. Bardzo fajnie się odzywa, tak mniej więcej na tych ustawieniach rewelacyjnie. Nic nie muli, jak się zrobi go totalnie na dół, więc to jest taka sprawa. I jak mówię, mamy tutaj ten gate, tak? Oczywiście na wysokich gainach ten efekt, jak każdy inny distortion, będzie tam lekko gdzieś generował jakieś brumy, jakieś szumy zbierał i tak dalej, w zależności od tego, jaką mamy gitarę, tego będzie więcej lub mniej, jakie mamy kable, tego będzie też więcej lub mniej. Ja użyłem kabli Reds Music, które znacie, polskie kable z różnej jakości, czyli te serie Economic i tam jakieś Strongery, w ogóle, używam ich wszystkich i wszystkie są bardzo fajne. I użyłem różnych gitar do tego testu, więc też sobie to usłyszycie. Efekt bez tej bramki, czyli jak bramka jest na zero, jest taki troszeczkę bardziej, ma też leciutko więcej ma oddechu, bym powiedział. Po włączeniu bramki leciutko się kompresuje to brzmienie. Jest naprawdę delikatna różnica, ale jest wyczuwalna. Nie powiedziałbym, znaczy tak, bez bramki brzmi naprawdę zajebiście i naprawdę jest fajny punch. Nie powiem, że brzmi źle, jeśli się tą bramkę włączy, ale jest tutaj jakaś tam malutka taka różnica i po prostu jeśli chcemy używać w tym efekcie bramki, no to musimy już sobie go ustawić z włączoną bramką sobie, poszukać jakiegoś tam brzmienia, bo też te gałeczki wtedy zaczynają pracować. Można troszeczkę na przykład zdjąć gainu lub dodać tam czegoś lub zdjąć czegoś i też się to wszystko zmieni, więc chodzi mi o to, że te gałeczki tutaj działają, ale no ta brameczka taką maleciutką, jak to niektóre brameczki, no są brameczki mniej lub bardziej, o brameczkach będzie filmik, więc na pewno zawsze tam bramka coś właśnie tak od siebie dodaje, no i tutaj też to jest dodane, ale rzeczywiście już na przykład w takich pozycjach i na wyższych gainach już w takich pozycjach bardzo ładnie nam wycina te szumy i naprawdę bardzo fajnie pracuje. Brzmieniowo efekt nazwałbym go raczej takim nowocześnie metalowo z punchem. Oczywiście ma te takie, można ustawić go tak czasem tutaj, jak ta gałka jest mniej więcej gdzieś w tych okolicach, to zdarza się, że on brzmi takim tym bezśrodkowym, głupim uśmiechem bezsensownym, ale też ma dobre takie konkretne barwy, gdzie tego środka jest więcej, więc to wszystko można tutaj sobie ładnie ukręcić. Gainu w nim nie brakuje, jest taki zwarty i taki naprawdę gotowy do nakurwiania. No w żaden sposób nie jest on jakiś tam, nie wiem, oldschoolowy albo coś takiego. Nic takiego bym na jego temat nie powiedział, że ma oldschoolowe to brzmienie. Raczej jest po prostu takim efektem, jak mówię, nowocześnie metalowym i zadowoli takiego kogoś, kto sobie chce pograć naprawdę takim fajnym, zwartym soundem. Rammsteinowo na przykład albo jakoś tak. No ale o brzmieniu to nie ma co opowiadać, bo to sobie usłyszycie. Znana klapeczka tutaj z efektów Joyo, pozwalająca nam na to, żebyśmy po tym efekcie, co już znacie tutaj, mogli nadeptywać sobie na niego i w ogóle i się nam nic tutaj się nam nie poprzestawia, nic, żadne gałeczki się nie przestawiają, zresztą nawet jak tak nadepniemy, to też jakoś specjalnie nic nie dzieje, widzicie to wszystko tak, ale generalnie zamykamy sobie to i mamy swoje brzmienie, tak jakbyśmy je sobie zapisali, więc to tak superstary. W ogóle zauważyłem, że moda jest ostatnio na superstary i wszyscy zaczęli chodzić w superstarach. Słuchajcie, ja chodzę w tych butach od dobrych 12 lat, jak nie więcej, i właściwie tylko te buty używam, bo są naprawdę, naprawdę wygodne, więc te już są dosyć konkretnie, jak widzicie, sterane, używam ich po domu, nie?
ale no lubię te buty rzeczywiście, no to klasyczne Adidasy. Przez chwilę ich nie było, a teraz robią na nie znowu modę. Dobra, Bullet Metal od Dojo, posłuchajcie sobie, porównajcie sobie z różnymi innymi efektami, na przykład z kopią Sura Riota od Joyo, albo na przykład z kopią Fultona OCD od Joyo w takich małych formach, w ogóle tutaj dla Polaków pozdrowienia z Anglii. Porównajcie sobie i sobie to po prostu sprawdźcie. Testowałem na różnych gitarkach, jak mówię, było takie LTD EX250 koreańskie na Seymour Duncan Designed. Mieliśmy sobie tutaj Gibsona Flying V oczywiście. I mieliśmy również taką gitarkę, na której ostatnio bardzo lubię grać i testować. O, proszę bardzo. Jakubiszynowy pick-up, w ogóle nie zalewany żadnym woskiem. Taka konstrukcja naprawdę raczej oldschoolowa, ale fajnie grająca. Dwa fajne single od Witkowskiego, taka gitarka Witkowski. Mieliśmy, szanowni państwo, ile już było? Raz, dwa, trzy, a była na pięciu testowana. Mieliśmy, szanowni państwo, gitarkę BC Rich. O, trochę mi się zakurzyło, ale takiego o tutaj BC Rich Beach. Sobie przetestowaliśmy też to na tej gitarze. I jeszcze jedna gitarka. To wasz ulubiony, w ogóle z gitarek, którą znacie, już pokazuję. Bang, bang, bang. O! Taki oto Charvel 650. Piękny w monolicie. Więc to tak, posłuchajcie już sobie próbek. Próbki oczywiście są nagrane na Marshallu TSL 60, użyłem czystego kanału tylko i wyłącznie. I oczywiście, szanowni państwo, wykorzystałem Athena Utor, ten taki power break polski od Benka. Oczywiście, jak powiedziałem, kabel jest Music Effect Joyo, mikrofon tam nagrywa Shure SM57, idzie to sobie w mikser analogowy, z analogowego miksera tutaj jest już do kamerki podłączony kabelek z tyłu i sobie możemy sprawdzić, jak to wszystko brzmi. Zapraszam do już tutaj odsłuchania. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Oglądajcie wszystkie filmiki o gitarach i kupujcie efekty Joyo ze zniżką 15% w hurtowni muzycznej. Za chwileczkę będzie napisane co, gdzie i jak, bo wstawiłem taką piękną karteczkę, ażebyście mogli to Joyo sobie kupić, jeśli Wam się spodobało. Mnie się efekty Joyo podobają naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo konkret. A teraz ja już spadam do pracy, a Wy sobie oglądajcie filmik o gitarach. Pozdro, a konkretnie to o efekcie Joyo. We'll be right back.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.